Ta maszyna to jest absolutny dzikus. Jest jak dobrze dojrzały i wiedzący, co robi, ale bardzo niebezpieczny typ. Motocykl, którym jeździmy dzisiaj, to współczesne wydanie klasyki i tego, czego pragnęli faceci właśnie kilkadziesiąt lat temu. To, czego nie można odmówić Brytyjczykom, to oczywiście smak w wydaniu Scramblera. Oni to wymyślili, oni to zapoczątkowali i tak naprawdę wielu uważa, że do tej pory robią to najlepiej. Brytyjczycy słyną też z powiedzenia, że istotne jest attention to detail. Szczotkowane aluminium, z którego wykonany jest przedni i tylny błotnik. Wszystko wygląda naprawdę rewelacyjnie i przepięknie. Ze szczotkowanego aluminium są też zrobione ramy handbarów i pomimo, że to nie jest motocykl stricte adventure, tylko bardziej coś do, umówmy się, szpanowania, wyglądania super, ale czasami też zjeżdżania w teren, to w porównaniu do większości współczesnych adventurów ten ma metalowy rdzeń. Te handbary wyglądają absolutnie pięknie i są tutaj kompletnie bez sensu, dlatego że ten motocykl, jak się na niego spojrzy, jest to prawdopodobnie jedna z ostatnich maszyn, jakie chciałbym kiedykolwiek przewrócić w terenie. Poza tym, rzecz z kolei, jeśli spojrzycie na ten motocykl z nieco innego kąta, która się pojawia, to występujące tu i ówdzie asymetrie. Ja generalnie, jeśli chodzi o postrzeganie piękna, kocham symetrię, a w Triumfie czasami są rzeczy, które znajdują się nieco przesunięte względem osi. I czasami to jest wszystko super, jak na przykład korek wlewu paliwa po tej stronie. Zresztą bardzo fajny i też z tego samego aluminium. A czasami trochę mniej super, jak na przykład to mocowanie zegara, które z tej strony ma to takie uszko i nie mam zielonego pojęcia, po co to jest. Mogłoby po prostu go nie być. Wieszak na kurtkę. Mega stylowo wyglądają te wydechy po jednej stronie, bardzo symetryczne, dwa piękne amortyzatory Ohlinsa. Troszkę mniej mam wrażenie, że Triumph postarał się, projektując tutaj zadupek i coś, co byśmy określili po angielsku tail tidy, a po polsku to nie ma w ogóle żadnego sensownego słowa na to. Tą lampę widziałbym jako mały tutaj taki LEDowy pasek schowany tu. Nie da się ukryć, że Scrambler przyciąga wzrok, bo wygląda jak naprawdę stary motocykl, taki bardzo retro wystylizowany, ale jednocześnie uwierzcie mi, że jest upchany high-techową technologią i znajdziecie tutaj mnóstwo bajerów. Zacznijmy od silnika. Jest to jednostka 1200 cm, oczywiście rzędowa dwójka, znana z Bonneville'a T120. Na wykorbieniu 270 stopni generuje nam 90 koni i aż 110 Nm, które są dostępne przy obrotach zaledwie 4500, czyli mamy aksamitny ciągnący z dołu silnik. Do tego oczywiście sprzęgło Torque Assist, czyli tam brytyjska odpowiedź na nazwa na antyhopping, fajnie działające, i ten wspaniały, który tu widzicie, układ wydechowy, który brzmi jak marzenie. I uwierzcie mi, że tym motocyklem naprawdę ma się ochotę sadzić rew bomby w tunelach, bo po prostu daje to dziką, dziką przyjemność z jazdy i użytkowania tego motocykla. Nie sposób nie zauważyć też zawieszenia tego motocykla. I tu też mamy w Scramblerze naprawdę rzeczy nowoczesne i z wysokiej półki, bo z przodu mamy szołę w pełni regulowaną, 250 mm skoku. Z tyłu mamy dwa amortyzatory Ohlinsa Piggyback, które też są w pełni regulowane, mają potrójną regulację i również 250 mm skoku zawieszenia. Więc tutaj jest także rewelacja. Pytacie, po co to wszystko? Ano po to, że Scrambler, mało tego, że wygląda na coś, co mogłoby jeździć w terenie, solidny prześwit, to ta wersja Scramblera, pomimo że dalej będę się upierał, że ja naprawdę bardzo bym go nie chciał brudzić czy przewracać, jeździ też w terenie. Tym z Was, którzy zrzędzą, że w pięknych, stylowych motocyklach dzisiaj wszędzie wkłada się kolorowy tablet, przypadnie do gustu, że tutaj tablet jest, ale motocykl bardzo mocno udaje, że go tak naprawdę tutaj nie ma. I jeśli się przyjrzycie, to ten zegar udaje, jakby był prawdziwym zegarem, ale tak naprawdę jest to w pełni kolorowy wyświetlacz TFT,
który w dodatku możecie modyfikować, jeśli chodzi o jego motyw wyświetlania. Jeżeli wrzucicie motyw drugi, zegar zaczyna wyglądać jak rzecz totalnie retro. A dalej jest wyświetlaczem. Mamy oczywiście cornering ABS, bo jeśli przyjrzycie się zaciskom, to siedzą tutaj w nim mocarne, czterotłoczkowe, radialne zaciski Brembo. Mamy kontrolę trakcji, którą, i znowu tutaj troszeczkę nawiązujemy do jazdy offroadowej, możemy sobie wyłączyć. Mamy wreszcie kilka trybów jazdy, od rainu, streetu, przez sport, po dwa tryby dedykowane do jazdy właśnie poza drogami utwardzonymi. Ale ten triumf ciągnie w las, co? Scrambler 1200XE ma oczywiście system bezkluczykowy. No i mamy tutaj kluczyk, bo jak w większości motocykli w bezkluczyku, nie jest tak, że wszystko nam się otwiera z guzika, co miałoby sens, bo jak wywali nam prąd, to i tak nigdzie nie pojedziemy, choć mamy fizyczną wersję magnetu. Ale otworzymy sobie kanapę, bo chciałem Wam pokazać tutaj jedną rzecz, która bardzo miło mnie zaskoczyła. Przy okazji testu paru motocykli zawsze zauważam, że jest albo nie ma USB. Otóż w Scramblerze USB jest. Mało tego, że jest USB, to znajduje się tutaj taki fajny kompartment, taka skrytka. Otwieranie nie jest najfajniejsze, ale mamy gniazdo USB. W dodatku skrytka jest takiej wielkości i tutaj jeszcze dołożona milutka gąbeczka, że telefon, którym to nagrywam, a jest dość spory, spokojnie się tu mieści. Możemy go włożyć, podłączyć do ładowania, zamknąć, założyć kanapę i jeśli dopłacicie sobie bagatela 1000 zł i zamówicie moduł Bluetooth, to za pomocą aplikacji możecie z telefonu połączyć się z właśnie wyświetlaczem i wtedy sobie podawać choćby nawigację, mając telefon ładowany pod tyłkiem. Kanapa zapina się bardzo elegancko i bardzo lekko, ale niestety z przodu bardzo mizernie się trzyma i zaczynając od tego, przejdziemy do segmentu wytykania wad Scramblera 1200. Pierwsze, co się rzuci każdemu w oczy i o co wszyscy pytają, to czy ten wielki wydech, który dotyka wewnętrznej strony nogi, grilluje udo. Powiem Wam tak, jest ciepło, ale nie gorąco i wystarczy tak naprawdę tylko troszkę odsunąć nogę na chwilkę, złapać odrobinę wiatru i jest chłodno. Wiadomo, jak zwykle troszkę gorzej w korkach w gorący dzień, ale da się z tym żyć. No i idąc dalej, jest to motocykl, który ma naprawdę dużo cech terenowych, a jednocześnie, i muszę przyznać, że jest to wadą jego, ja nie chcę go zabierać po prostu w teren. I Wy też nie będziecie go zabierać w teren. I nie będziecie sprawdzać, jak on jeździ po polnych drogach. I dlatego zrobiłem to za Was. Zobaczcie. Jak widzicie, motocykl daje radę, ale i tak troszeczkę jednak swoją stylizacją, swoją stylową nie do końca pasuje do piachu i błota. Pozostając przy minusach, muszę powiedzieć o ostatnim takim bardzo subiektywnym. Przy moich krótkich nóżkach, Kamil pewnie odnajdzie się na tym motocyklu w nieco inny sposób. Przy moich krótkich nóżkach ja mam kolana gdzieś na wysokości tutaj tego dolotu. Nie jestem w stanie dobrze trzymać się tego motocykla, więc no on jest duży, ja jestem mały, te proporcje są troszkę zaburzone. Ostatnim małym minusikiem jest przełącznik kierunkowskazów, który jest w formie takiego nowoczesnego guziczka i szczególnie w trybie automatycznym, bo oczywiście jest to automatyczne kasowanie i tak dalej, mam wrażenie, że czasami jakoś dziwnie łatwo jestem, zdarza mi się włączyć kierunkowskaz w stronę prawą, a pociągnąć go kciukiem i za chwilę mruga w lewo, co wydaje się dość zabawne, ale jest niezabawne, jeśli zdarzy nam się to na przykład gdzieś przed skrzyżowaniem i ktoś stwierdzi, że sygnalizujemy manewr, a tak naprawdę chcemy zrobić coś przeciwnego. Podobne przełączniki funkcjonują w innych motocyklach właśnie wysokiej klasy. Nie wiem, chyba to nie jest moja ulubiona funkcja i ulubiony update. Słuchajcie, o Scramblerze, o tym jak wygląda, co ma na pokładzie i tak dalej, i tak dalej. Można rozmawiać godzinami, zachwycać się satynowym chociażby lakierem na tym wspaniałym baku, tym wydechem, całą kompozycją tego motocykla. Ale koniec końców, najważniejsze jest, jak jeździ. I słuchajcie, drogie dzieci,
Nie tak dawno temu testowałem Bonneville ATS-100. Motocykl urzekł mnie absolutnie, dlatego że jeździł naprawdę świetnie, ale jeździł w taki sposób bardzo relaksacyjny. Spodziewałem się, że być może Scrambler też będzie zachowywał się dość podobnie. Nic bardziej mylnego. Ta maszyna to jest absolutny dzikus. Jest jak dobrze dojrzały i wiedzący, co robi, ale bardzo niebezpieczny typ. Mocy mamy tutaj naprawdę dużo. Silnik oddaje ją za pomocą tego momentu dostępnego na dole, ciągnie od samego dołu. Wydech ryczy. Pozycja jest taka dość agresywna i nasadzona i naprawdę tym motocyklem nie chce się jechać płynnie ani spokojnie. Macie cały czas ochotę i ja odnoszę takie wrażenie, że ten motocykl jest takim dominatorem. Jakby nie Honda Dominator, tylko dominatorem, w sensie przejeżdżacie obok jakiegoś samochodu, dojeżdżacie do niego, chcecie go wyprzedzić, ale nie chcecie go tylko wyprzedzić, chcecie go upokorzyć wyprzedzając, wiecie, o co mi chodzi? Tak samo wszelkie tunele i tak dalej, rew bomby same wychodzą spod ręki. Nie wiem dlaczego. Motocykl jest mega stylowy, ale jednocześnie ma taki zadzior wrednego charakteru i bardzo mi się to w nim podoba. Odnośnie samego prowadzenia natomiast, wiecie, wiemy dokładnie, czego się spodziewać. Świetne zawieszenie, mimo że mamy 21 cali koło z przodu, prowadzi się absolutnie perfekcyjnie, nawet przy dość dużych prędkościach. Bo da się go solidnie rozpędzić, ale nie także nie będziecie chcieli, no, z uwagi na brak ochrony przed wiatrem, więc nie pojedziecie tak szybko. Prowadzi się wzorcowo, świetnie wykonuje manewry i tutaj dla jednych zaletą, dla drugich wadą, w zależności od tego, co robimy, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że motocykl jest wysoki, ma bardzo wysoki środek ciężkości. Więc jeśli boicie się tego typu maszyn, może to być pewien problem. Z drugiej strony, przy manewrowaniu ta masa, da się nią zarządzać. Naprawdę jeździ się tym motocyklem bardzo, bardzo przyjemnie, jest mega responsywny. Tak jak wspomniałem, motocykl bardzo elegancki, a jednocześnie taki intimidating i niebezpieczny. Motocykl, który idealnie sprawi się dla kogoś, kto jest dojrzałym gościem i czasami jednak mimo wszystko ma takie sytuacje w życiu, kiedy pojawiają się jakieś dzieciaki i chce im podjechać i powiedzieć: młody, patera. I upokorzyć takiego dzieciaka. Umówmy się, MTK-i są dla dzieciaków. To jest dla dorosłych, poważnych facetów, którzy są niebezpieczni. Idę o zakład, że gdyby Tom Shelby z Peaky Blinders jeździł motocyklem, jeździłby Scramblerem od Triumpha. Widzicie? Takie motory. Chyba się starzeje. Czy to przypadek, że nagrywam to w swoje 36 urodziny? Nie sądzę. Trzymajcie się. The game.